W sobotę 23 marca na placu imienia Ryszarda Tokarczyka odbył się kiermasz wiosenny połączony z akcją charytatywną na rzecz dwuletniego Adasia Orlika, chorującego na dystrofię mięśniową Duchenna. W pomoc włączyła się społeczność lokalna, instytucje, stowarzyszenia oraz rady osiedli i sołectwa. My dzisiaj na stoisku Trzeszczyna przygotowaliśmy ciasta, gofry, kawa, różne słodycze, galaretki, mamy różne zabawy dla dzieci, balony. Na stoiskach można było zakupić m.in. rękodzieło, wyroby gastronomiczne, zabawki czy książki. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty dekoracji świątecznych, a Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zaprezentował mieszkańcom niesamowity świat eksperymentów. Przygotowaliśmy dla wszystkich tutaj obecnych odrobinę nauki. Są pokazy ze ściekłym azotem, mamy zdjęcie, można sobie zrobić zdjęcie a la Einstein, łowienie rybek, zagadki przyrodnicze, ekozagadki. Tego dnia nie zabrakło występów artystycznych w wykonaniu m.in. Polickiego Chóru Kameralnego, Zespołu Balbiny, Bractwa Śpiewaczy Stanowa, Studia Wokalnego czy Zdolnej Policzanki Neli Mazgiejko. Na scenie odbywały się także licytacje fantów przekazanych przez darczyńców. Były to m.in. gadżety z autografami sportowców i wiele innych wartościowych przedmiotów. Odzew na nasze zaproszenie, by dołączyły się grupy sprzedażowe, no był ogromny, 30 chyba 6 stoisk, sołectwa, rady sołeckie, stowarzyszenia, no różne grupy, formalne i nieformalne. Cały czas trwają imprezy na scenie. My zaprosiliśmy Gwardię Gryfa, Centrum Uśmiechu, nasze polickie grupy. To jest bardzo dobra atmosfera. Nawet nam to niebo się rozchmurzyło i nawet słońce wyszło, a tak bardzo się martwiliśmy. Więc myślę, że pomożemy tym dzisiejszym dniu Adasiowi. A to jest chyba tylko początek, bo wiemy, że 15 milionów to jest długa, długa praca i my będziemy uczestniczyć i pomagać cały czas. Adaś Orlik zmaga się z chorobą, na którą z reguły zapadają chłopcy. Objawia się zanikiem mięśni, a z czasem również tych oddechowych i sercowych. By do tego nie doszło, rodzice chłopca muszą uzbierać ponad 15 milionów złotych potrzebnych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem tego, ile się dzisiaj dzieje. Licytacje na scenie plus każde stoisko, my mamy też swoje, przynieśliśmy rzeczy, które darowali nam ludzie, ale też rzeczy, które ja sama robiłam gdzieś tam w ramach kiedyś hobby, świeczki, wianki, ale też bardzo dużo mamy świeczek od darczyńców, maskotek, ozdób wielkanocnych. Adaś ze swoją mutacją nie kwalifikuje się na terapię refundowaną w Polsce. Mimo że impreza jeszcze trwa, to już wiemy, że to będzie rekord, bo to jest taka pierwsza duża impreza dla Adasia. Po kwotach, które tutaj padają, przerasta nasze wyobrażenie, że tak mogło być, że policzanie i mieszkańcy powiatu mają tak duże serca. Ja myślę, że też że są tutaj nie tylko policzanie, ale też i ci, którzy chcą nas pomóc i przyjechali z daleka. To jest najcenniejsze, że los Adasia nie jest obojętny. Podczas kiermaszu zebrano blisko 62 tysiące złotych. Kto nie mógł tego dnia wesprzeć chłopca w walce o zdrowie, może to zrobić wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem portalu siepomaga.pl. Już po raz 50 odbywa się ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. 19 marca rywalizowano na etapie gminnym, natomiast 26 na etapie powiatowym. Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Policach, brygadier Przemysław Grzybowski, niegdyś sam brał udział w konkursie. Dziś pomaga przy jego organizacji, a także szkoli młodzież z klasy pożarniczej zespołu szkół w Policach. I ja brałem udział, będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej, później uczniem liceum i dużo starsi ode mnie koledzy. Ten konkurs przygotował i wychował całe grono dzisiejszych oficerów. Eliminacje odbywają się z podziałem na kategorie. Zawodnicy biorą udział w części pisemnej, czyli rozwiązują test, a najlepsi przechodzą do części ustnej.
W trakcie nauki w szkole uczniowie nabywają wiedzę pożarniczą w bardzo ograniczonym zakresie. Wyjątkiem są klasy mundurowe, a w szczególności klasa pożarnicza Polickiego Zespołu Szkół. Miałam wujka w straży pożarnej i to mnie tak bardziej nakierunkowało do pójścia do klasy pożarniczej. Jestem w klasie pożarniczej, bo augu w niej jest. Jestem razem z nią, a czy będę w przyszłości strażakiem, to czas pokaże. Na terenie powiatu Polickiego funkcjonuje kilka młodzieżowych drużyn pożarniczych, na przykład w Wołczkowie, Dobrej czy w Trzebieży. Ta skorupka za młodu nasiąknie tym pożarnictwem właśnie dzięki udziałowi w turnieju wiedzy pożarniczej, dzięki wyjazdom na obozy wakacyjne dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. To dzięki temu młodzież, która pozostaje u siebie w wiosce i skończy 18 lat, zasila szeregi ochotników. Młodzi ludzie poznają tam tajniki pożarnictwa i być może w przyszłości będą zawodowo chronić nasze życie, zdrowie i mienie. Częścią formacji jest Zuzanna, która nowych umiejętności uczy się w drużynie trzebieskiej. Dowiedzieliśmy się, jakie są sprzęty z całego MANA, jakie sprzęty ma karetka i mogliśmy przepłynąć się monsunem w Trzebieży. Jestem w młodzieżowej drużynie pożarniczej i tam przerabialiśmy wszystkie pytania. Tam się nauczyłem. Zwycięzcy etapu powiatowego awansują do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w maju i po raz pierwszy w historii zostaną zorganizowane w Policach. Dziewiętnastego marca odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele powiatu docenili szczególne osiągnięcia młodzieży z Polickiego Zespołu Szkół. Na początku pogratulowano uczniom Technikum Zawodowego oraz dyrekcji szkoły za zdobycie srebrnej tarczy. W tym roku, 2 lutego, w sali rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się taka gala podsumowująca 26 ranking perspektywy 2024 w województwie zachodniopomorskim. Cóż to jest za ranking? To jest takie ocenianie obiektywne szkół. W wojewódzkim rankingu Policka Szkoła zajęła 6 miejsce, a w ogólnopolskim miejsce 116. W porównaniu z ubiegłym rokiem Biała zanotowała progres. W 2023 roku zajęła 11 miejsce w województwie i 255 w kraju. Powiem szczerze, to chyba lepszej informacji być nie może i chciałbym jeszcze raz to podkreślić, dołączając się do tych gratulacji, no bo szkoła jest głównie po to, ażeby uczyć, żeby edukować. Jakość, którą osiągają, no nie wszyscy, ale wybrane kierunki, czy też klasy, czy też piony, to chyba najlepsza z możliwych ocen z perspektywy każdego rodzica. Dodatkowo wyróżniono uczniów za osiągnięcia indywidualne. Pierwszą grupą byli ci, którzy wykazali się odpowiedzialnością i udzielili pomocy osobie poszkodowanej. Mężczyzna upadł przed wejściem do szkoły, doznając silnego krwotoku z nosa i urazu twarzy. Uczniowie wezwali pomoc i monitorowali stan poszkodowanego do przyjazdu służb medycznych. Gratuluję tobie serdecznie. Proszę. Nikolka, również dla ciebie ten pamiątka wymiana. Proszę. Drugą grupą byli uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie Kierunek Bruksela oraz warsztatach Tu i teraz tworzysz jutro, organizowanych przez Sekretariat do Spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestnicy wykazali się największą wiedzą w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej, uzyskując wynik, który zakwalifikował ich do Nagrody Marszałka. Do zdobycia były bilety na wyjazd studyjny do Brukseli. Kolejną grupą były zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police, które zajęły 8 miejsce w finale Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej. Drużyna występuje w rozgrywkach drugiej Ligi Kobiet i zajmuje pozycję wicelidera. Od 5 do 7 kwietnia siatkarki będą rywalizować w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej Ligi Kobiet. W mieście można zaobserwować już pierwsze oznaki wiosny. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, ludzie są bardziej zadowoleni i nawet ptaki jakby radośnie śpiewają.
kocham wiosnę, to jest najlepsza dla mnie pora roku, kocham maj, kwiecień. Właśnie przyjechałam z pracy z Niemiec, bo kocham Polskę. No mam nadzieję, że będzie piękna wiosna, że będzie dodawała energii, pozytywnego myślenia i chęci do życia. Ogródka nie mamy, więc działki też żadnej, także tylko pozostaje nam spacer, podziwianie pięknych krokusów, które wyrastają z trawników. Jak to mężczyzna, rękawy zakasać i do pracy. Wszystko, co się da zrobić. Jeżeli pracujesz, to tak. Jeżeli nie, no to już to zrób chociaż porządek w domu. Wielu osobom wiosna kojarzy się z czymś pozytywnym. Dni stają się dłuższe, a słońce świeci coraz wyżej. To sprawia, że przybywa nam sił i chęci do działania. Ogródek pielić, a sadzić kwiatuszki piękne. Zresztą to robię, bo mam działkę. Spędza pani dużo czasu na działce? Tak, bardzo dużo, bo mam dużo roboty, mam dużą działkę. Ja akurat w tej chwili byłam na cmentarzu i po groby tam już tak wiosennie ustroiłam. Ale nastrój jest, długi dzień, słońce świeci, no więc jest super. Spacerować, odpoczywać. Ja mam pieski, z pieskami chodzę. Tak. I przyjemnie spędzam czas. Tak, bo kto ma ogródek, to w ogródku robi. Ja nie mam, to więc chodzę po spacerku, z pieskami chodzę. No. Wiosna to dobry moment, by zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o własną kondycję. Możemy tego dokonać, wprowadzając w życie drobne, ale konsekwentne zmiany. Może to być chociażby zamiana samochodu na rower, mięsa na warzywa czy soków na wodę.